panowie, jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród. Gala tak zwana Polskie Oscary SPA. Proszę powiedzieć, czy macie swoich faworytów, jeżeli chodzi o osoby nominowane, osoby, firmy nominowane właśnie do nagrody? Ja muszę powiedzieć, że jakbym, przyznaję się szczerze, bo nie będę tutaj ściemniał, jakbym wiedział, kto jest dokładnie nominowany, to bym powiedział. Ale ja myślę, że pamiętam, że brałem udział w tej gali chyba 2 albo 3 lata temu. No i wiem, że wygrywają najlepsi, także powiem tak tradycyjnie, że wygrają ci, co są najlepsi, także za tych trzymam kciuki. Dokładnie tak. Tak jak Kuba powiedział, no nie znamy dokładnej listy laureatów, więc dopiero dowiemy się na miejscu. Może zapytam inaczej u panów. A jakimi kategoriami i cechami najlepsze SPA w Polsce powinny się wyróżnić, jak i zarówno kosmetyki, jak i firmy kosmetyczne, które zostały nominowane, czym właśnie powinny się wyróżnić? Czyli cechy, kategoria, nie wiem, wygląd, coś innego może? Ja myślę, że tutaj wchodzi w grę obsługa jakby osoby, obsługa klienta, ponieważ jakby marki kosmetyczne często się pokrywają, czyli jakby jakościowo te produkty mogą być takie same, aczkolwiek jest kwestia tego, jak się tą osobę przyjmie w danym obiekcie i myślę, że to wyróżnia właśnie obiekty na tle innych i wtedy można wyróżnić tych właśnie najlepszych. Nic dodać, nic ująć, taka nasza polska gościnność, ja myślę, że to SPA, które najlepiej przyjmuje gości. I oczywiście no, też obiekt musi być spełniać wymagania, aczkolwiek każdy ma inne wymagania, każdy lubi co innego, każdy woli być w większej głuszy, że tak powiem, niektórzy wolą być bliżej miasta, więc myślę, że no, każdy ma inne upodobanie, ale myślę, że najważniejsze jest to przyjęcie, no i to, żeby obiekt spełniał no, te wymagania każdego z klientów, żeby klient wychodząc z takiego SPA, z takiego hotelu, z takiego obiektu czuł się naprawdę zadowolony i wypoczęty po takim weekendzie czy kilku dniach. A proszę powiedzieć, ponieważ spotykamy się teraz w takim okresie dość smutnym, w okresie, kiedy trwa wojna na Ukrainie, nie mogę was nie zapytać, dlaczego warto wspierać Ukrainę, dlaczego warto pomagać Ukraińcom, mając na uwadze, że na Ukrainie również mieszkają Polacy? Pytasz dlaczego? Ja myślę, że to jest taka ludzka, po prostu wewnątrz nas jest coś takiego, że chcemy pomagać, tak? Aczkolwiek też myślę, że nie możemy zapominać też o sobie, o jakby o Polakach, o potrzebach naszych, takie jakie tutaj mamy, tak? Bo wspierając jakby Ukrainę jest to jak najbardziej w porządku, aczkolwiek no też mamy jakby potrzeby tutaj lokalnie, co nie? I trzeba też na to patrzeć, czy tutaj nie jest ktoś blisko nas, kto faktycznie też tej pomocy nie potrzebuje i żebyśmy nie zamykali przede wszystkim oczu tylko na to, co tam się dzieje, to są straszne rzeczy, ale tak jak mówię, no o swoje podwórko też trzeba dbać. Tak, no ja muszę powiedzieć, że my z fundacją, którą założyłem, prowadzimy kilka takich dosyć mocnych akcji i mieliśmy na celowniku cały czas Gambię, do której chcieliśmy lecieć, ale niestety konflikt na Ukrainie zmienił wszystko i faktycznie no, mamy 300 dzieciaczków w Serocku, którymi się opiekujemy, do których wysyłamy dary, zrobiliśmy też dosyć sporą zbiórkę, 200 kobiet, które są mamami tych dzieci, więc faktycznie to zapotrzebowanie jest bardzo duże, no ale tak jak mówię, tam są też Polacy, Ukraińcy, jakby nie było, to są nasi najbliżsi sąsiedzi. Ja też głęboko wierzę, że gdyby u nas coś takiego się wydarzyło, oni też by nam pospieszyli z pomocą, ale to też trzeba być tak po prostu ludzkim i myślę, że też my jako Polacy pokazujemy jednak całemu światu i całej Europie, że to nie jest tak do końca, jak o nas myślano, że my nie potrafimy być przyjaźni dla tych, którzy do nas przybywają, a tutaj pokazujemy, że jednak jako jedyny kraj przyjęliśmy już prawie 2 miliony uchodźców wojennych. To jest największy eksodus od końca II wojny światowej. Także myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Ja muszę powiedzieć, że jestem z nas bardzo dumny. Robimy to naprawdę świetnie i myślę, że będzie dobrze. I mam nadzieję tylko, że ten konflikt skończy się jak najszybciej, żeby faktycznie tych ofiar na Ukrainie było jak najmniej.